206, do not engage that subject. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maroko Brage, a przed wami kolejna seria, nowość na kanale. Słuchajcie, czyli Trepang 2. Swojego czasu ta gra tak się pojawiła, nie wiem, jakieś 2 tygodnie temu i od razu została ogłoszona, okrzyknięta, tak, duchowym spadkobiercą legendarnego Fira, tak, którego ponad 18 lat temu ogrywaliśmy, słuchajcie, na swoich blaszakach, tak, nawet później, 2 lata temu później na konsolach, ale trzeba to przyznać, że Fir to była, to jest kultowa gra, legendarna gra. Ja pamiętam, że mam mega, słuchajcie, mega dużo pozytywnych wspomnień. Tak samo, słuchajcie, jak to miało miejsce z Dead Space'em, którego też remake, słuchajcie, ogrywaliśmy swojego czasu na kanale. Tak, no to Fir ma coś po prostu w sobie, że miałem tyle z niego, tyle pozytywnych wspomnień z tą produkcją, tak. Chociażby dlatego, że tak samo jak w wypadku Dead Space'a wyglądało to tak, że ja nigdy nie miałem komputera, tak. Znaczy nigdy nie miałem. Po 18 dopiero miałem. No, jak nie wiem, Fir wychodził, to ja nie wiem ile miałem. 12 lat? Coś koło tego, słuchajcie. No to wiadomo, że jeszcze musiałem chodzić do swoich przyjaciół, tak? I ogrywać tego legendarnego Fira, ale to już chyba nie wiem. Grałem u 3 albo 4 kumpli i zawsze naprawdę kopara mi opadała. Już człowiek wtedy nie patrzał, że wiecie, lokacje się powtarzają. Czy gdzieś tam wieje tą monotonią, ale człowiek był mega, słuchajcie, mega ukontentowany tym strzelaniem, tym spowolnieniem czasu, tak? No super, super tym, jak się zachowywali wtedy przeciwnicy. No to 18 lat temu, słuchajcie, 18 lat temu robiło to mega, mega, słuchajcie, furorę. Także jak wyszedł Trepang 2, tak, to tak delikatnie, słuchajcie, tak machnąłem ręką, a gdzie tam mu to do legendarnego Fira, tak, mimo tego, że Trepang 2, ja cały czas jakoś tak próbowałem to specjalistycznie wymawiać, to jak się pisze, tak się czyta i tutaj nie muszę się krzywdzić tym, że nie znam angielskiego. No i ową grę stworzyła grupa 4 osób, tak, pod nazwą Trepang właśnie Studio. Dużo osób tak naprawdę śmieje się z tej gry, tak, ale bo jak takie coś można porównać w ogóle do legendarnego Fira? No właśnie nie powinno się porównywać, tak, to że gdzieś tam ten Trepang bardzo przypominam Fira, nawet mi się wydaje, że gdzieś twórcy, czyli Trepang Studio, gdzieś to od Monolith Production, czyli od twórców, tak, oryginalnego Fira, mi się wydaje, że albo gdzieś zdobyli szkielet tego Fira, albo coś, i są dźwięki te same, słuchajcie, niekiedy jest ta sama muzyka, te same odgłosy przeciwników. Mam dziwne wrażenie, że jakby gdzieś, nie wiem, jakby gdzieś twórcy gdzieś ten kod źródłowy zdobyli od twórcy Trepanga, tak, zdobyli gdzieś kod źródłowy od Fira i nad nim stworzyli własny tytuł, ale to jest tylko moje, słuchajcie, gdybanie. Tak czy siak, nie napalałem się na tą grę, ale gdzieś zobaczyłem u kogoś, mówię, kurna, ale ta gra dobrze wygląda. No i postanowiłem, że ją ogram. Czemu nie powinno się porównywać Trepanga do Fira? Mimo tego, że te gry są praktycznie identyczne. Gdzie człowiek normalny porównuje grę, którą stworzyło 4 osoby do gry z ponad 18 lat, tak, gdzie tworzyło ją, nie wiem, 80 osób, 120 osób, wysokobudżetową produkcję. Bo trzeba to przyznać, że Fir był wysokobudżetową produkcją. Trepang 2, tego wysokiego budżetu niestety nie ma. A szkoda, bo widać, że tutaj w tej grze gdzieś odczuwa się to serce, tak, tą ambicję stworzenia dobrej gry, tak, oddanie
ducha oryginałowi, tak? Nie wiem, jak to się tak wymawia, musicie mi to wybaczyć. I gdzieś czuć, że ta gra jest pod pewnymi względami świetna, tak? I człowiek żałuje, że jak ją ogrywa, to nie jest ona tak w pełni wysokobudżetowa, że nie jest takim kontynuacją Fira, takim sprzytupem, z takim dużym budżetem, jakim był ten oryginalny, legendarny Fir. Ach, kurczę, słuchajcie, dlatego pojawiła się ta seria, dlatego ta seria pojawi się w takim programie moim Zmiany repertuaru na wakacje, tak, gdzie pokazuję wam zupełnie inne gry niż te, które ogrywam do tej pory, żeby gdzieś ta rutyna, żeby ta nuda się na mój kanał nie wkradła. Mamy Outlasta, mamy, słuchajcie, Returnala, jedziemy z Trepangiem. No i jeszcze, słuchajcie, czeka was czwarta gra, ale tutaj będzie największy problem. Obiecałem wam ją i śpieszę się przed remontem, tak, bo później mogę mieć problem, słuchajcie, z wrzucaniem czy z transmitowaniem jakichkolwiek materiałów z trumyków. Także staram się jakoś to wszystko zmieścić, te obiecane gry na kanał. Dlatego z tą czwartą grą, z tą wakacyjną zmianą repertuaru może być problem, ale jeszcze zobaczymy, słuchajcie. Zobaczymy, jak to będzie. No i słuchajcie, no dogrywam taką urywkę, tak, bo gdzieś mi tam, jak prowadziłem transmisję, to mi gdzieś przyciski mi się pomyrdały i gadam, a tu obrazu nie ma, nie? Także tak dograłem takie od siebie taki urywek, takie, żeby wprowadzić was delikatnie w tą serię na moim kanale i będziemy, słuchajcie, grać na najwyższym poziomie trudności, czyli Rage Modem. Słuchajcie, ja powiem wam tak. Mam z tą grą już ograne tak no, ponad 10 godzin na tym rajdu. Bo matko boska, jest cyrk. To, co się tutaj wyprawia, to ludzkie pojęcie. Podobno, słuchajcie, ten poziom trudności nie miał się pojawić. Producent miał ten poziom trudności w ogóle usunąć. A wy się dowiecie na tej serii dlaczego. Ja wam jeszcze przetłumaczę. Nie wiem, czy to będzie czy ta seria będzie na... Znaczy, przetłumaczę wam ogólnie opis tego poziomu trudności. Nie wiem, czy ta seria będzie na 100%, choć kusi mnie zrobienie platyny, ale jak se patrzę, co tu się dzieje na tym najwyższym poziomie. Z drugiej strony sami zobaczycie, przed wami trzecia pełnokrwista seria, tak, na kanale. Czy będzie platyna, czy nie, zobaczymy. Na pewno chciałbym ją ukończyć, bo stanowi naprawdę kuriozalne wyzwania, ale czy się uda, zobaczycie już niebawem. Słuchajcie, najwyższy poziom trudności tej misji typ szaleństwa. Jeśli chcesz odblokować postęp w najwyższym poziomie trudności, postęp zostanie zapisany. A to? Wiecie co, ja sobie bo tu coś boję się, żeby tu coś naklikać niepotrzebnie, a nie chcę tego czegoś naklikać. Także ja wam znajdę, słuchajcie, ten przetłumaczony moment na transmisji, tak? Znaczy, kiedy tłumaczę ten opis najwyższego poziomu trudności i oficjalnie będziemy lecieć serią. Zobaczycie, co tu się wyprawia, tak? Także mam nadzieję, że ta seria będzie wam się podobała. Także no to co, lecimy z koksem i zapraszam was do oglądania. Typ Rage jest niesamowicie trudny. W zasadzie wszystko zabija cię natychmiast. Nie jest to zalecane, chyba że masz co najmniej 50 godzin spędzonych w grze. Nawet nasz wydawca poprosił nas o usunięcie tego z trybu. Czy jesteś absolutnie pewien, czy chcesz kontynuować? To teraz nie jestem pewny zbytnio. A dobra, jedź pan. Panie. Tak czy siak, Rage. No i akcept. Alerty wam włączę od razu po tym, jak odzyskam kontrolę nad postacią. To jeszcze raz w takim razie.
Co się rzuca na pierwszy rzut, to to, że tu mamy do czynienia, słuchajcie, z ludźmi w tym momencie, a nie z klonami, jak to miało miejsce w Fearze, a oni mają ten sam głos jak ten, jak jednostki, jak oni tam byli, repliki w Fearze. Tak samo jak muzyka jest identyczna wtedy, kiedy Buxton Fettel w pierwszej części Feara mordował ochronę z ATC, ATC, chyba tak, tak chyba oni, ta jednostka ochronna tamtego więzienia, bo tak naprawdę początek Feara też zaczynał się w więzieniu, nie? Kiedy to Fear dopiero przejął chyba zlecenie, kiedy Fettel się uwolnił i przejął kontrolę nad repliką. Ale no dużo, czuć, słuchajcie, czuć ducha Feara, oj, duże, takie duże, widzę, że nawet dźwięki były kopiowane z tamtej gry. No, ten sam dźwięk, co replika. Okej, tu mam jakieś ciała, ja się nie mogę, słuchajcie, uwolnić. Szef ochrony. I co, poczekajcie chwilę. Mogę stracić teraz obraz, albo i nie. Albo inaczej to zrobię. Wezmę sobie jeszcze może trochę ciszej. O. Adi, jutro skończę Virgila, tą fabułę. Mogli wymyślić tę dodatkową fabułę pod postać Virgila właśnie. W końcu to DLC, a to nie. Rób to samo, tylko bez cutscenek. Wiesz co, w Ninja Gaiden było to samo, jak dostałeś nowe postacie, nie? Także nie tylko oni tak robią. To nie tylko oni tak robią. Okej, okay. Ciekawe, kiedy ja się uwolnię. Okej, okay, autosave. W ogóle możemy zapisać? Nie, to są tylko checkpointy. Okej. Okay. Dobra. Chłopaki już tam poszli mnie szukać chyba. Nie wiem, czy dźwięk jest dobrze ustawiony. Jak coś, to będę później kombinował z dźwiękiem. Żeby to dobrze było słychać. Czuję się trochę jak w Outlaście bardziej niż w Fearze, mimo wszystko. Dobra, chłopaki chyba tu byli, ale zapoczni. Okej. Ja tam nie wychodzę, rób ta se co chce ta. Eksy tu ptają śmiesznie, ty. Okej. Nie, jeszcze za cicho chyba teraz wziąłem, ja jebę. Czekajcie. Nie, to chciałem. Zaraz muszę tak ściszyć. Okej. Tylko żebym jeszcze teraz czat widział. O, dobra. Autosaving. Dobra. Tutaj to za bardzo to jest otwarty teren. Mam nadzieję, że tutaj na mnie nie wyskoczą, choć tu jest winda. O-o. Fajna jest tutaj muzyka, z tego co zwróciłem uwagę na trailerach. Ciekawy jestem, jak to będzie w czasie walki na tym najwyższym trybie. Oho. O! Panie, ja nie mogę strzelać! Ja! Zabiją mnie te miejscowe lumpy. Uhu.
Okej. Panie, nie strzelaj pan do mnie, jestem bezbronny. No nawet w firze miałem normalnie jakieś kopy czy coś, jakieś zbani z kopa z baśki w przełyk. Tu już się na mnie nasadzili, kurde, panie, to jest niesprawiedliwe. Aha. Coś się tam wyprawia. Maćku, witam, witam serdecznie, hej. Fajnie, że zajrzałeś. Witam, witam. Witam w nowej grze, choć nie wiem, czy to był dobry pomysł odpalać ją na najwyższym poziomie. Ale zobaczymy. Okej. Panie, nie strasz pan. Tu coś mamy. Okej, a to mogę wziąć, czy? Czekajcie, tu widzę jakąś znajdźkę. Okej. Co my tu mamy? Sprawdźmy. Kolejny dzień, kolejny dolar. Spędzam cały jebany dzień, dosłownie oglądając się na posterunku ochrony. Najgorsza kurwa praca ever. Wykonywanie rozkazów od tych cholernych frajerów, cholerne jedzenie. Nawet się nie wysikaj bez oglądania kamer. Sprawia, że prawie tęsknię za postrzeleniem, wysadzeniem się w powietrze. WTF, czy ja w ogóle straciłem kontrolę? Po prostu trzymajmy się razem. Jeszcze tylko 2 tygodnie do końca kontraktu i jestem wolny. Wolnym człowiekiem. Muszę teraz grać naprawdę bezpiecznie. Nie chcę dać się złapać w jakikolwiek incydent. Wmieszać się w jakikolwiek incydent i utknąć tu na dłużej. Zarezerwowałem bilet do Vegas czy coś, ale wszystkie cholerne strony podróżnicze są zablokowane. Kurwa! Fuck! I tu jeszcze mamy ochronę. Tu pisze, że wymasz swoje światło, weź swój lot do miejsca, gdzie zostaniesz zapamiętany, do miejsca, gdzie będziesz kochany. O Jezus, jak poetycko się zrobiło. Jak się poetycko zrobiło. A ja znowu, słuchajcie, muszę jednak ściszyć tą grę. Adi, jutro skończę... A dobra, to czytałem. Znaczy dzisiaj. Już czuję, że uszy będą więdły w trakcie tej gry. Głośne te strzały były w moich słuchawkach. Mówisz? No mogę jeszcze tu ściszyć. A muzykę sobie zrobimy tak. O. Może teraz będzie trochę lepiej. Grywalny Jacob, witam serdecznie. Witam ponownie. Witam i o zdrowie pytam. Jak tam, Atesik? Jak się gra? Dobra, cały czas jakieś trupy. I co? Mamy kluczyk. W końcu. Okej. Pistolecik już mamy. Kamizelkę jakąś kuloodporną mamy. Okej. Chyba tak jest uderzenie. Okej. Fins weapons. Dobra. Tu. Czy coś jeszcze tutaj mogę ciekawego znaleźć? Znowu chyba muszę podgłośnić grę. Ciężko się, powiem wam szczerze, z tym dźwiękiem tutaj ogarnąć. Dobra. Przeładowanie całkiem fajne. Strzelanie też całkiem nieźle. Wychodzi jak na razie, choć to tylko jedna broń. I to jeszcze pistolet.
Okej. No to zamknięte, tak? Rozumiem, że... że latarki żadnej nie mam. Chyba tutaj muszę się udać, co? Okej. Jump. Okej. Taki kop. Czyli prawy, prawy przycisk myszy i shift. W czasie biegu. Okej. Ale spacja też tak działa, że można mu gościa wywalić. Dobra, mamy nawet pasek kondycji. Nice. Ciekawy jestem, jak tu się będzie na tym najwyższym trybie strzelało. Na razie, słuchajcie, nawet dźwięk pistoletów jest całkiem fajny. No jest moc, jest moc. Tylko pistolet, a czuć. Czuć, że się strzela. Okej. Musiał to zmienić. Nie podoba mi się to tutaj pod altem. Mogę uderzyć? Choć może. Może to nie jest zły pomysł. Dobra, zobaczymy, jak się nam będzie strzelać. Na razie tak średnio. Trzeba ze wślizgiem tutaj podjechać, ale kurczę, no nie wiem, czy mi to siądzie, ale zobaczymy. To mam jakiś dokument. Okej, o matko kochane. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym ja to wam wszystko tłumaczył. Ale ciekawy jestem, co się w tej grze dzieje. Zobaczmy. Adam, ty Nederlandczyku unikający poboru. Jestem pewien, że nie robisz swojej pieprzonej części. Musisz zabrać swój tyłek do serwisu i naprawić te cholerne rury parowe. O tak, koniecznie zabierz za sobą ochronę. GM-iemu wyłupiono oko po spaleniu zaworu. Cóż, to hiperpola, ale może się zdarzyć. Weź sobie ze sobą ochronę. Jeszcze tutaj komentarz na dole. Lepiej bądź tam na dole i... nie wiem, wyczyść te rury, nie wiem, o co chodzi, nie wiem, co to jest fixing. Co to za słowo. Przysięgam, że jeśli znajdę cię w pokoju socjalnym... On tu już nawet nie chce wiedzieć, co będzie, jak znajdziemy go w pokoju socjalnym. Dobra, to zamknięte. Dobra. Flashlight te. Ciekawe, czy wrogowie też widzą latarkę. Okej. Tutaj można przejść. Zobaczymy jeszcze tutaj. Jako wślizg. Takie skuteczne te wślizgi, ale co tam? To tylko gra. No wiesz, no właśnie, to tylko gra. Ale w czasie walki na przykład w Firze te wślizgi robiły robotę, wiesz? Możliwe, że tutaj będzie tak samo. Dobra, mam całe życie, czyli apteczki nie mogę. Nie mogę użyć. Więc przez to, że mamy przejścia w dwóch stron, no, od dwóch stron. Mamy tu. I mamy tam, od tamtej. Tak zastanawiam, gdzie mam iść najpierw. Fixing chyba to było. Naprawić chyba. Fixing to jest napraw. Chyba naprawić te rury, tam kazał mu ten gościu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej. Tutaj widzę, że... Fixing, chyba tak. Chyba tak to było tam napisane, Tiborku. Adi, dobra, ja w spanko idę. Dobra, no dziś nie siedzę do trzeciej. Pierdolę, łóżko tak się na mnie patrzy, że nie op... No wiesz, no to jest nudna trochę gra na razie. To znaczy, na razie jest nudno w moim wykonaniu, tak powiem. Ale później to się na pewno rozkręci. Także trzymaj się. Adi, śpi dobrze i do następnego. Dobranoc ci życzę. Dzięki, że byłeś. Dzięki, że byłeś i do miłego. I do miłego, panie kolego. Niech to łóżko w końcu nie przestanie się na ciebie patrzeć, tylko ty patrz się na łóżko. Tu też jest jakiś Faxton?
Tak samo jak w Fearze był Faxton Fettel? Czy mi się wydawało? Będę musiał to sprawdzić. Na zapisie live'a. Okej. Czy mi tu... O, wow, wow. Dobra, idę jest... Kurczę, to jest co? One do mnie prują. Czekajcie, ten gość miał coś? Ale czy oni poszli na dole? Chyba ta... na dół chyba. Czekajcie. Dobra, pierwszego przeciwnika już mamy z głowy. Dobra, przeładuj. Zdjęty. Jaj, zabił mnie. Ach, szlak. Fixing, tak? Bez T. Fixing. Dobrze czytam, czy źle pewnie? Wiesz, Tiborku, że ja to z angielskim tak średnio. W ślizgu używaj. Poczekaj. Ja pierdolę. No tutaj nie wiem, czy ten wślizg mi pomoże. Chyba że spróbuję wjechać teraz na pełne i zrobić ten wślizg. Ale tutaj na... typowo na... No, tak to raczej nie przejdzie. Tak to raczej nie przejdzie. Aczkolwiek czekaj, bo nie za bardzo jeszcze ten wślizg ogarniam. Czekaj. Tak z ciekawości chcę zobaczyć. Okej, okay. Najprostsze są... najprostsze rozwiązania. Dobra. Okej, okay, mogę tak. No dobra. Będę się musiał do tej gry po prostu przyzwyczaić, ale dobrze chyba, że wybrałem ten poziom trudności. Nie jest jeszcze na razie tak źle. Dajemy sobie radę na zwykłym pistoleciku. Gorzej, jeżeli tu nas będą zaskakiwać. To będzie problem. Dobra, muszę się też nauczyć korzystania właśnie ze ślizgu, jak mówisz, Tiborku. Od fix. Fixing, tak? I masz pod Q spowolnienie czasu. Pod Q? O kurwa, nie wiedziałem. Przepraszam, Tiborku. Nie, gra mi o tym jeszcze nie powiedziała chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Okay. Dobra, to zobaczymy, jak to będzie w praniu. Czekajcie. Z tej strony ja przeszedłem. Chyba od tej. Tu jeszcze możemy coś zobaczyć, czy jest coś ciekawego. A nie, dobra. To i tak chyba tutaj trzeba iść tak. Tu. Dobra, te drzwi można otworzyć. Okej. No i tak od zupełnie innej strony przeszliśmy, ale...
Okej. Wow, mam jakieś maskowanie, które się ładuje tak samo na przy celowniku. Tiborku, grasz na prawie najwyższym poziomie, to musisz znać mechaniki. Prawie najwyższy, to jest jeszcze wyższy. No wiesz, z angielskim to ja mam problem, także. Ach, szkurna. Trafi mi nie wiadomo z tej strony. Nie widziałem. Mogłem się... Ale choć to maskowanie też niestety trwa dosyć krótko. Kurna, nie wiedziałem... Nawet nie wiedziałem z której strony mnie dojechali. Włączyłeś ten rage? Tak, włączyłem. Dobra. Tam była broń, a nie zdążyłem wziąć. Dobra. Dobra. Zaczynam, słuchajcie, to łapać. Okej. Kurwa, dobra jest ta gra. Tylko chciałbym częściej korzystać z tych ataków w zwarciu, ale trochę mylę przyciski, nie wiem czym jest to spowodowane. Bo widzę, że podchodzę do tego przeciwnika, ale mylę się, gubię się i zaczynam do niego strzelać zamiast wyprowadzić mu jakiś cios. A i też zapominam o tym spowolnieniu, że w końcu mam, nie? Także... Ale jest fajnie, kurczę, powiem ci Tiborku, że są emocje. Prawdziwa gra się zaczyna na najwyższym poziomie trudności, a nie na jakichś, kurczę, pizdrykach łatwych. No normalu czy jakimś innym gównie. Okej, okay, tylko czy ja mam zmianę broni w jakiś inny sposób, nie tylko ten kółkiem od tego, od myszki? Nie powiem, żeby się to przydało. Ale chyba będzie z tym średnio. No, powiem ci, że fajnie się gra. Fajnie się gra, jestem naprawdę zadowolony. Jak na razie. Ale to jest dopiero tutorial. A no, domyślam się. Domyślam się, że będzie później Eldorado. Okej. Kurczę, szkoda, że nie mogę... Czekaj. Nie mogę zmienić broni pod przyciskami 1, 2, 3. Może po prostu w ogóle się nie da. HV time. Ciekawe, czy więcej możemy nosić broni niż tylko dwie. Czy jak to wygląda. Więc jakbym się tak nie... Ja bym się tak nie cieszył. No ja domyślam się, Tiborku. Oj, czekajcie. Ten wcisk to był tak. Dobra. Domyślam się, co masz na myśli. O! Mamy shotguna, czyli dwie bronie tylko. Okej. Okay. Shotgunik. Kurczę, ale to dziwne, że nie można broni zmieniać pod przyciskami. Chyba, że jeszcze jakbym to jakoś inaczej zmienił w opcjach, ale raczej wątpię, czy ja cokolwiek tutaj wykrzeszę. Zoom.
Lock. Dobra, później się tym będziemy przejmować. Później się będziemy. Aż kurwa mać. No ja, będzie tu zabawa. Dobra, z tej strony. Dobra, przeładuj. Nadal mi się przyciski mylą, ja nie wiem. Dobra, zmieniaj. Dobra, poszalejemy z pistolecikiem trochę. Ile mam do karabinu? Nie, do karabinu mamy dużo. Także nie będzie. Okej. Okay. Ja muszę się, słuchajcie, zdecydowanie rozgrzać w tym tytule, bo trochę przymulam. Ale fajnie się gra. Fajnie, ale przeraża mnie to, że Tiborek tu mi napisał, że to jest tylko tutorial. A później dopiero będzie fajniej. Ale muzyka jest koks. A, właśnie, bo tutaj się chciałem wrócić. Ale widzę, że wszystkiego mam pod dostatkiem. No dobra. Kurczę, muszę się nauczyć tego wślizgu, serio. I tak. To jest dosłownie to samo jak w Firze, ale ja, kurczę, tyle lat do tyłu i dwa razy lepiej grałem w Fira niż to, w tą grę. Ale trzeba też przyznać, że i człowiek był młodszy i ten skill jakiś taki lepszy. Kurczę, gdzie to ja mam iść? No i trzeba to zaznaczyć, że ja nigdy w Fira nie gram na najwyższym poziomie trudności, nie? Wstyd mi, hańba. No ale co poradzić. Kurczę, tu nic nie widać. Nie wiem, czy mam w tą bańkę? Chyba tak. Dobra. To mamy kamizelkę jak coś. Fokus, dobra. Teraz mi dopiero gra powiedział. O Jezus! Chciałem gościowi wywalić z tej tarczy, ale... Znaczy tarczę, chciałem mu wywalić z kopa, ale nie wiem, czy to jest dobrym pomysłem, jak do gościa z tarczą, nie? Ale... Ale okej. Dobra. Szadoj. Paskuj. Dobra. Okej. Chyba to mamy. Tu. Kurwa, tylko strzelę po 4 pociski do shotguna. To słabo. To bardzo słabo. Au. Chciałem strzelić. Znaczy, cały czas mi się mylą przyciski. Chcę gościa uderzyć, to strzelam. Chcę strzelić, to uderzam. I to taka robota. Okej, ale się wkręciłem.
powiem szczerze. Tylko, że poziom trudności jednak swoje robi. Wychodzisz do pokoju, a tam stoi czterech gości z tarczami, ale strzelanie i zabijanie przeciwników jest zajebiste. Tak, to prawda. To prawda, ale z tymi gościami, co ty mówisz, mi starczą, to ja nie wiem, jak ich rozwalę. Nie wiem, czy shotgun czasami sobie nie daje rady dobrze starczą. Albo po prostu jakieś elementy otoczenia, jak w tym momencie, że tego gościa zastrzeliłem. Nie wiem, zobaczymy. Może jakoś sobie będziemy dawać radę, albo i nie. Powiem tym, że tu się czasami, jak za starych czasów w Fizze, tu się idzie kurna zgubić. W tych powtarzających się niestety korytarzach. To było jednym wielkim minusem gry. Aczkolwiek jak grałem na premierę w Fira, to jakoś tak się nie odczuwało, ale później człowiek miał odczucie, że ten film, który wyszedł w tym 2006 roku, że to on był zajebiście pod względem graficznym, nie? Bo później gdzieś te powtarzające się lokacje dawały się we znaki. Chyba to chyba tutaj, nie? Okej. Spin gun. Czekajcie, zniknie mi to. Czy nie zniknie? Nie zniknie. Kurwa, znikło. Co tu pisało przed chwilą? To jest dobre pytanie. Nie zdążyłem przeczytać. Jep. Dobra. Znowu ta muzyka zajebista. Tiborku w ogóle nie jest jakoś za głośno, za cicho? Jest ten dźwięk w miarę okej? Bo na komputerze ostatnio mam straszny problem z muzyką, żeby to jakoś w miarę ustawić. Okej. To jakieś trupy, nie trupy. Dobra, mam. Wow. Mam dużo amunicji. Te ragdole też w firach były śmieszne czasami. I człowiek się. I ten dźwięk jest identyczny. To jest na silniku tego. Fira jest w ogóle. I w ogóle i te dźwięki. Otoczenia, strzelanie, czterech dole, dźwięki przeciwników. Dla mnie jest spoko. A, Tiborku, no to fajnie. Jak dla ciebie spoko, to się cieszę. Bo ostatnio graliśmy w Ninja Gaiden na chwilę i normalnie nie mogłem ogarnąć dźwięków, nie? Totalnie. Jeden mówi za głośno, drugi za cicho. O. A temu to co? CV? To ktoś z naszych? Blokowane osiągnięcie CV The Syndicate. Okej. Okay. I co to jest? Ten CV. Tu w dokumentach nic nie mam. Ciekawe. Żadnej informacji też nie było. Coin, moneta. I do czego ta moneta służy, Tiborku? Czemu tu jest tak ciemno? Przeładuj. Ajajajaj! Weszli mi tutaj.
Szlak. Przeładuj. Paskuj. Chyba ktoś jeszcze tutaj jest. Dobra, dawaj. O! Kurczę, czemu ta amunicja tego shotguna jest tak mało? Tiborku. Chciałbym sobie z tego shotguna trochę postrzelać. Ale widzę, że tutaj średnio mi to wyjdzie. Okej, moi drodzy, i w tym momencie zakończymy sobie nasz materiał z gry Trepang 2. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej gry, jakże innych na moim kanale. I bardzo wam dziękuję za każdy wasz poświęcony czas pod moimi klipami filmowymi. Do następnego. Cześć!